Witam. Dawno żeśmy się nie widzieli. Jesteśmy dzisiaj w Międzynarodowym Centrum Lakiernictwa ICRC w Szczecinie. Inspiracją dzisiejszego spotkania byliście wy. Dzięki, że oglądacie, komentujecie, zadajecie pytania. Ostatnio dość często padało pytanie o technologię naprawy torzyw sztucznych. Co, czym, jak uniknąć wad. Zadawaliście nawet na forach sporo pytań, często sobie nawzajem odpowiadając. Czytałem te odpowiedzi. Często były pytania, jaki szpachli użyłeś, jaki podkład, jakie dodatki, czy dałeś plastyfikator. Wbrew pozorom brakło mi tam kilku kluczowych pytań, dzięki którym można byłoby łatwiej odpowiedzieć, czemu coś nie wyszło, czemu coś poszło nie tak. Dlatego stwierdziłem, że opowiem, jak powinna wyglądać prawidłowa technologia naprawy elementów z tworzyw sztucznych. Bo wbrew pozorom to jest trochę więcej punktów niż produkt, szpachla, podkład czy dodatek. Jest to bardziej złożony temat. Pierwsza podstawowa sprawa. Od czego zaczynamy w czasie naprawy elementów z tworzyw sztucznych? Nikt tego pytania nie zadał. Pierwszą, najważniejszą rzeczą jest dowiedzieć się, jakie tworzywo naprawiamy. Mamy kilka grup tworzyw sztucznych, które są używane w motoryzacji. A pamiętajmy, że tworzywa sztuczne to jest około 35% karoserii. Większość pojazdów to są pojazdy z karoserią samonośną. Elementy z tworzyw, takie jak zderzaki, przedni, tylny, listwy, spoilery, są montowane na spinki, zatrzaski, pracują wraz z karoserią, czyli wyginają się. Te tworzywa są najtrudniejsze. Jak sprawdzić, jakie to jest tworzywo? Pamiętajcie, zaczynamy od, w miarę możliwości, oczywiście jeśli element jest demontowalny, od demontażu elementu i od wewnętrznej strony jest wytłoczka z nazwą tworzywa. Na przebitce zobaczycie za chwilkę, jak jest to opisane. Między dwoma strzałkami nazwa tworzywa. PP, P łamane na E, PP EDEM. To są najczęściej tworzywa stosowane w motoryzacji. Są dość proste pod warunkiem zachowania podstawowych, elitarnych zasad. Zdarzyć się może tworzywo nienaprawialne. PS. Spotkaliście się z tym? PS, skrót od polistyren. Tu, by stwierdzić, czy możemy dane tworzywo naprawiać, czy nie, jeśli nie znamy pochodzenia, jest coś, o czym też zapominamy w ferworze walki. Coś takiego jak próba rozcieńczalnikowa. Bierzemy zwykłą ściereczkę, papier do tłuszczania, nasączamy lekko rozcieńczalnikiem i przecieramy od wewnątrz. Sprawdzamy, czy tworzywo jest czułe na związki organiczne, czy na rozcieńczalniki, czy nie. Jeżeli jest czułe, to należy uważać. Bo takie tworzywo wciągnie rozcieńczalnik z produktów lakierniczych w siebie, a następnie oddając tworzy pożyczkę gazową, która doprowadzi do utraty przyczepności. Przy tego rodzaju tworzywach jest inna, specjalna technologia naprawy. Ale o tym opowiem w następnym odcinku. Teraz skupmy się na tym, co jest najczęściej. Najczęściej stosowane tworzywo jest, w motoryzacji to jest P, między takimi dwoma strzałkami, P łamane na E lub PP łamane na T15, T25 lub EPDM. Najczęściej występuje to na zderzakach, lusterkach, klamkach, listwach na drzwiach. Te tworzywo jest dość proste do naprawy. Jak postępujemy? Oczywiście po wykonaniu naprawy, tak jak w tym przypadku, było pęknięcie, uderzenie pospawane, szlifujemy, matujemy i odpuszczamy. Pytanie czym? Czy standardowym zmywaczem silikonowym?
No niekoniecznie. Jeżeli jest to PP, czyli polipropylen, jest to tworzywo, które jest w strukturze już tłuste. Musimy użyć specjalnego zmywacza. Przypominam, do polipropylenu jest specjalny zmywacz PK600 do wstępnego oczyszczenia tworzywa przed przystąpieniem do prac, przed przystąpieniem do szpachlowania, do odtłuszczania gołego tworzywa w celu nadania przepności, usunięcia pozostałości środków silikonowych, które są używane w czasie we wtryskiwarkę, w czasie tworzenia, nadawania kształtu. Następnie możemy przystąpić do naprawy szpachlowej. Tu kwestia wyboru szpachlówki. Czy można naprawiać uniwersalną szpachlą? Wypełniającą, z włóknem szklanym, wykończeniową, czy nawet z dodatkiem opiłków aluminiowych. Szpachlą, która jest najbardziej odporna na drgania, wibracje, skręcanie. Oczywiście wiem, że wszyscy wiecie, że nie. Że do tworzyw sztucznych używamy specjalnych szpachli, do tego przeznaczonych. A jakie to powinny być szpachle? Do naprawy elementów stosowanych dzisiaj w motoryzacji tworzywa sztucznego muszą być używane szpachle, tak zwane trwale elastyczne po utwardzeniu. Najlepiej o właściwościach termoplastycznych, czyli zmieniających swoją elastykę wraz ze zmianą temperatury elementu. Szpachle współpracujące z elementem. Jak wiemy, tworzywo sztuczne jest elastyczne, miękkie. Jak wiecie o tym, ugina się, współpracuje, przegina się z karoserią w czasie, jak on pojazd jedzie, krawężnik, dziura, nierówności. Szpachlówka musi współpracować. Niestety, stosowanie zwykłych szpachli, w tym przypadku szpachla wykończeniowa, doprowadza do pękania. Szpachle poliestrowe używane do naprawy powierzchni stalowych, aluminiowych, ocynkowanych po utwardzeniu są neutralne. Nie zmieniają wielkości, obszaru. Natomiast szpachle do naprawy elementów z tworzyw sztucznych są trwale elastyczne. Po utwardzeniu dają się spokojnie szlifować, nadawać kształt, ale są elastyczne, wyginają się, dlaczego tych szpachli używamy? Zrozumcie jedną rzecz. Tworzywo sztuczne, poza tym, że jest oczywiście elastyczne, to ma też zmienioną rozszerzalność. Inną rozszerzalność niż powierzchnia stalowa, aluminiowa. Tworzywo sztuczne pod wpływem zmiany temperatury, poza tym, że staje się bardziej elastyczną, to też się rozszerza o wiele bardziej niż stal. Teraz, jeżeli szpachla poliestrowa utwardzi się, minie tydzień, miesiąc, pół roku, ona już nie rozszerza się, nie zmienia swojej powierzchni, ale tworzywo sztuczne tak, rozszerza się. Następuje zerwanie przyczepności, po prostu na zasadzie gilotyny, zrywa. Wystarczy, że lekko zapracuje element, jest pach. Nie tyle pęknięcie, co po prostu utrata przyczepności, która doprowadza do spękania całej powłoki. Nawet jeśli to są drobne rysy, otarcia o krawężnik, jakiś słupek, pokolizyjne, nawet w tych miejscach może nastąpić utrata przyczepności. Dlatego tylko i wyłącznie odpowiednia szpachla, która będzie współpracowała z naprawianym tworzywem. Po szpachlowaniu i obróbce można przejść do podkładu. Ale zanim przejdziemy do podkładowania, co może być jeszcze przyczyną, że tracimy przyczepność, że pęka? Jeszcze dwie składowe. Pierwsza, temperatura otoczenia, w jakiej snie utwardza szpachla poliestrowa. Szpachla poliestrowa powinna utwardzać się w temperaturach nie niższych niż 16 stopni. Pamiętajmy o tym. Minimum graniczne to jest 16 stopni Celsjusza. Poniżej tej temperatury nie nastąpi poprawne utwardzenie. Czym to się skończy? Obniżeniem przyczepności. Oraz drugi punkt, bardzo ważny,
właściwa proporcja mieszania szpachli z utwardzaczem. Jaka powinna być? Na każdym opakowaniu jest to bardzo wyraźnie napisane. Proporcja mieszania jest w stosunku 100 do 3 w proporcji wagowej. Czyli na 100 gram szpachli 2,5 do 3 gram utwardzacza. Wiem, każdy z nas nakłada to na oko, na wyczucie. Mało kto posiada wagę. Tu na przebitce kolega w tej chwili pokaże, jak powinno to wyglądać. Na 100 gram szpachli nakładam 2,5, a następnie dopełniam do 3 gram. Ile to jest optycznie? Proponuję każdemu spróbować chociaż raz zrobić to na wadze, żeby poczuć, ile to jest. Ciekawi mnie, czy poprawnie dozujecie utwardzacz? Czy aż tyle dajecie? Czy może za mało? Czy może za dużo? Dajcie znać w komentarzach. Może to być jeden z błędów popełnianych nieświadomie. Jest to bardzo ważna rzecz. Zbyt mała ilość utwardzacza, niewłaściwe utwardzenie, brak przyczepności. Zbyt duża, zbyt szybki proces utwardzania, zbyt wysoka temperatura, która powoduje mocne zgazowanie, spęcherzenie, powtarzam, stworzenie takich mikropor dużych w strukturze szpachli, które też doprowadzają do utraty, obniżenia przyczepności oraz przebarwienia lakieru nawierzchniowego. Ale już załóżmy, że mamy wszystko zrobione poprawnie, właściwa proporcja mieszania, właściwych warunkach wysuszone, wyszlifowane, wyrównane, nada nam przyczepność. Są potem miejsca, w których po obrobieniu szpachli poliestrowej mamy gołe tworzywo. Te miejsca muszą być zagruntowane specjalnym podkładem. Podkładem do tworzyw sztucznych. Jest to produkt jednokomponentowy, który natyskujemy w jednej cienkiej warstwie i pozostawiamy do odparowania na 15 minut. Nie ma strat, jest bardzo, bardzo wydajny, bo tak, nalewamy do pistoletu odrobinę, natryskujemy tylko na otwarte, gołe tworzywo, pozostałość przelewamy z powrotem do opakowania. Po 15 minutach możemy aplikować podkład wypełniający. O czym trzeba tutaj pamiętać? Oczywiście, wszystkie podkłady wypełniające, które aplikujemy na tworzywa sztuczne, również muszą być trwale plastyczne, trwale elastyczne. By to uzyskać, nie zapomnijcie o 20% dodatku do podkładów wypełniających plastyfikatora. Jest to bardzo ważne. Wszystkie podkłady wypełniające muszą być plastyfikowane podczas naprawy elementów z tworzyw sztucznych. Oczywiście, bardzo ważna rzecz. Dajemy podkład. Do tego dodajemy 20% plastyfikatora i dopiero całość utwardzamy i rozcieńczamy w stosunku przewidzianym przez producenta podkładu. W tym przypadku jest to podkład akrylowy Goldcar 5:1 z dodatkiem 20% rozcieńczalnika akrylowego. Czyli nalewam 80 ml podkładu, 20 ml plastyfikatora i traktuję to jako 100 ml, do których dodaję utwardzacz. Na tej zasadzie plastyfikator również musi być utwardzony. Plastyfikujemy również lakiery bezbarwne, jeśli nie są to lakiery bezbarwne najnowszej generacji VOC o wysokiej zawartości części stałych, tak zwane Ultra High Solid. Czasami zdarza się, że pracujemy z użyciem materiałów typu MSHS. Te produkty po utwardzeniu, po upływie pełnego utwardzenia, czyli tam 3-6 tygodni od lakierowania, uzyskują bardzo wysoką twardość i sztywność. W przypadku tych elastycznych tworzyw może nastąpić spękanie i tendencje do odbijania przez kamienie. Dodatek również 20% plastyfikatora minimalizuje to ryzyko nie tylko spękania, ale też i odbicia od kamieni. Lakiery bezbarwne oczywiście z tej najwyższej półki VOC są już z żywic trwale elastycznych, tak zwanym efektem reflow, czyli pamięcią powierzchniową, gdzie nawet drobne zarysowania od myjni
po wygrzaniu w temperaturze 60 stopni lub po prostu jak postoi parę godzin na słoneczku, zanikają, gdyż one są trwale elastyczne. Niestety, starszej generacji lakiery bezbarwne są bardzo dobre. MS czy HS nie mają tych właściwości i w czasie naprawy elementów tworzyw sztucznych zalecam dodanie 20% plastyfikatora. Jest mniej problemów. Pamiętajcie o tym. Wbrew pozorom zdarza się, z tego co widzę na forach, że coś czasami nie zagra, że dzieją się niefajne rzeczy. Komuś coś pęknie, gdzieś coś odbiło kamień, klient wraca. Nie jest to przyjemne. Jak ustrzec się tego? Pierwsza, najważniejsza rzecz. Sprawdźcie, jakie tworzywo naprawiacie. Sprawdźcie, czy jest czuły na związki organiczne, czy nie. Czy rozcieńczalnik rozpuszcza, czy nie. Użyjcie właściwego zmywacza wstępnego. Jest to bardzo, bardzo ważne, szczególnie przy dużej ilości zamienników. Jak wiemy, nasi mali bracia bardzo dużo tego produkują w bardzo dobrej cenie. Niestety najczęściej jest to polipropylen. Jedno z cięższych tworzyw do lakierowania. Jedno z cięższych tworzyw, na których jest trudno uzyskać przyczepność. Dlatego został specjalnie stworzony ten zmywacz. On jest tylko i wyłącznie do wstępnego oczyszczenia elementu przed aplikacją podkładów, gruntów, jak i szpachlówki. Następnie szpachla. Wybór właściwej szpachli. Jest tylko jeden. Przy elementach tworzyw sztucznych tylko i wyłącznie szpachla trwale elastyczna po utwardzeniu. Przy szpachlówce musimy pamiętać o proporcji mieszania utwardzaczem, jakiej temperaturze, w jakiej schnie. Podkład i lakier nawierzchniowy. Lakiery akrylowe obecnie występujące na rynku są w systemie UHS, czyli najnowszej generacji. One nie wymagają plastyfikacji, ale kolory metalizowane, jak jest ponad 90%, są przykrywane lakierem bezbarwnym, czyli i do podkładu wypełniającego, i do lakieru bezbarwnego plastyfikator, uelastyczniacz, by i podkład, i lakier również współpracował z podłożem, czyli z tworzywem sztucznym. Trzymając się tych podstawowych zasad, powinniśmy uniknąć nieprzyjemności związanych z naprawą elementów z tworzyw sztucznych. Czy zawsze używacie tej szpachli? A może używacie innych szpachli do naprawy elementów z tworzyw sztucznych? Standardowych, uniwersalnych, z opiłkami aluminium? Dajcie znać, czy jest sens stosowania tych szpachlówek. W przebitkach pokazujemy, jakie są skutki stosowania niewłaściwie szpachli przy naprawie elementu tworzyw. Te tworzywo to jest PP plus T25, czyli polipropylen z dodatkiem polietylenu, z dodatkiem 25% talku. Jest to na bardzo, bardzo popularnej marce w Polsce. Jeśli wam pomogłem, dajcie łapkę i subskrypcję. Jeśli nie, powiedzcie, jak możemy pomóc. Trzymajcie się.